chciałbym Wam przedstawić moją koleżankę Paulinę Bielak. Paulina jest osobą bardzo kulturalną, wrażliwą i cierpliwą. Podziwiam ją za szczerą chęć pomagania innym, a cenię za zaangażowanie w życie społeczne i lokalne. Bo jest mądra, uczynna, zawsze pomaga, można nią liczyć. Chodzi mi tutaj o szkołę wolontariatu, o to, że tak chętnie pomaga innym, nie licząc na odwzajemnienie tego. Zazwyczaj mamie pomaga w sprzątaniu, w ogrodzie. Co do kuchni, to można powiedzieć, że z daleka, do gotowania. Nie lubi po prostu ani piec, ani gotować. Jej największym marzeniem jest zostać lekarzem anestezjologiem i mam nadzieję, że to marzenie się spełni. Paulinka często po prostu dzwoni do mnie, informuje, że pokończyły jej się rękawiczki silikonowe i igły strzykawki, bo musi zrobić dzisiaj pacjentce zabieg, otwieranie czaszki. Paulina oferowała mi, że jak już zostanie lekarką, to powiedziała, że będę miał u niej wizyty i leczenie za darmo. Uważam, że to jest, jeżeli jest to jedno z jej marzeń, no to należy je zrealizować. Paulina złości się bardzo rzadko, a jak się zezłości, to złość przemienia w żarty, najczęściej się z tego śmieje. Paulina, jak się śmieje, tak już naprawdę szczerze, to z reguły chrumka. Największym hobbym jest czytanie książki, jazda na rowerze. Bardzo często biega z psem. Jak nasz piesek, mamy pieska Mikusie, widzi jak Paulinka zakłada rękawiczki silikonowe niebieskie, bo ma swój ulubiony kolor, to ucieka, bo zawsze masuje jej brzuszek, że twardy, że grzeczny i straszy psa, że po prostu da mu zaszczyt i pies już się z daleka boi rękawiczek niebieskich, jak ona zakłada. Tak, Paulina może być wzorem naśladowania dla innych.